Konferencji prasowej Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W konferencji dzisiaj oprócz mojej osoby bierze udział pan Stefan Rogiewicz, szef Ogólnopolskiego Związku Ogólnopolskiego OPZZ-u działającego na terenie Anwilu. I właśnie sprawa Anwilu jest dzisiaj tematem naszego briefingu, a właściwie doniesienia medialne, które się w dniu wczorajszym pojawiły, bo po raz kolejny pracownicy Anwilu, również związki zawodowe, o przyszłości naszego zakładu dowiadują się nie od właścicieli, tylko od dziennikarzy. Pomimo wcześniejszych zapewnień, że będzie to normalny kanał, cały czas to stoi wszystko na głowie. W związku z tym też dzisiaj chciałbym zaprezentować list, który Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przygotował do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska z pytaniami odnośnie przyszłości włocławskiego Anwilu. Ja pozwolę sobie ten list najpierw państwu przeczytać, a później poproszę o głos pana Stefana Rogiewicza. Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Włocławek pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją włocławskich zakładów chemicznych Anwil S.A. oraz ich przyszłością. Kolejny raz pracownicy Anwilu i mieszkańcy Włocławka zaskakiwani są informacjami o sprzedaży perły gospodarczej naszego regionu. Ponownie o przyszłości Anwilu więcej wiedzą dziennikarze niż reprezentanci